Witam Was w specjalnym odcinku ARU. Chcecie się dowiedzieć, w jak szybki i prosty sposób sprawdzić wigor plantacji zbóż? To jest odcinek dla Was. Zapraszam. Aby test był w miarę precyzyjny, powinniście wybrać jak najbardziej reprezentatywne rośliny. Im większe pole, tym więcej powinno być pobranych prób. Zwróćcie proszę uwagę, gdy będziecie wykopywać rośliny, aby nie uszkodzić węzła krzewienia. Po dokładnym oczyszczeniu roślin przycinamy pędy nożem na wysokości około 1,5 cm nad węzłem krzewienia. Jeżeli korzenie są zbyt długie, możemy je także skrócić. Następnie przygotowujemy tackę, na której umieszczamy gazę, by na niej rozłożyć przygotowane oziminy. Kolejnym krokiem jest namoczenie wodą i przykrycie tacki folią. Przygotowane w ten sposób materiały odstawiamy na 24 godziny do ciepłego pomieszczenia o temperaturze między 22 a 24 stopnie Celsjusza. Interpretacja doświadczenia. Pierwsza grupa. Brak przyrostów. To rośliny martwe. Druga grupa. Przyrosty do 4 mm to rośliny słabe. Trzecia grupa, przyrosty od 5 do 9 mm to rośliny dobrze zimujące. I czwarta grupa, przyrosty powyżej 10 mm to rośliny z silnym wigorem i bardzo dobrze zimujące. Test ten jest przydatny nie tylko do określenia wigoru po zimowym spoczynku, ale niestety czasem po marcowych przymrozkach. Oby Was taka sytuacja nie spotkała. To wszystko w dzisiejszym specjalnym odcinku AR. Do zobaczenia!